Ogromne podziękowania złożyć oddziałowi PTTK w Pabianicach za jakby podjęcie pomysłu, który Radosław Szymański rzucił tak nieopatrznie, a może opatrznie, i że to słowo ciałem się stało. Radzie Miasta Pabianice, prezydentowi oraz jego przedstawicielom również ogromne ukłony i podziękowania. Oddziałowi PTTK w Pabianicach chciałem jeszcze podziękować za jedną rzecz, która dotyczy kultywowania takiej pamięci o moim nie ojcu, ale dziadku. Zawsze 1 listopada widzę, że na grobie dziadka znajduje się wieniec z napisem, że pochodzi właśnie z, chciałem powiedzieć z darów, ale znaczy złożony jest przez oddział PTTK Pabianice. Bardzo za to dziękuję. Jest to w imieniu dziadka i w imieniu ojca i swoim i moich synów jest to niezmiernie taki ważny element zachowania pamięci o dziadku. Ulicę Stanisława Staszewskiego będziecie Państwo mieli od tej chwili. Wiem, że tak jak pośledziłem spory poprzez prasę tutejszą w internecie, które temu towarzyszyły. Wiem, że nie była to prosta sprawa, tym bardziej chwała Wam i podziękowania za to, że została doprowadzona do końca. To mnie, chociaż jestem urodzonym warszawiakiem, wiąże z Pabianicami i z województwem łódzkim jeszcze mocniej. Będę ten dzień miał naprawdę w pamięci do końca życia. Brawo, brawo, dziękujemy.